Cześć, nazywam się Piotr Bunkowski i zapraszam na kolejny odcinek Graminatora. Zacznijmy od premiery tygodnia, czyli gry Kingdom Hearts 3. Our worlds are under attack. And only you can stand against the darkness. Titans, show me your power! Now, the battle between light and dark will reach its epic conclusion. Look out! And Sora? Oh, Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow. Make way! Rapunzel? I'm not afraid to face them. Oh no! Together, we're unstoppable. Now you made him mad. I'll distract him. You guys go! For life and light, together we fight. Kingdom Hearts 3 to kolejna odsłona słynnej serii JRPG z elementami akcji, która łączy światy wykreowane przez wytwórnię Walta Disneya oraz Square Enix. Jest ona zwieńczeniem historii, która rozpoczęła się w 2002 roku na konsoli PlayStation 2. Tytuły z tej serii pojawiały się na przestrzeni ponad 10 lat na kilku różnych platformach sprzętowych. Produkcje z serii odznaczają się szybkim i zręcznościowym systemem walki oraz oryginalną i złożoną mitologią, łączącą światy i postacie znane z filmów i seriali w wytwórni Walta Disneya oraz legendarnego cyklu Final Fantasy. Kingdom Hearts 3 jest bezpośrednią kontynuacją Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, które ukazało się w 2012 roku na konsoli Nintendo 3DS. Wspomniana gra była także częścią kolekcji remasterów Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, w której skład wchodził też oryginalny prolog historii przedstawionej w trójce. Trzecia część serii zamyka większość wątków sagi Zihanorta, a bohaterami gry są ponownie Sora, Riku, Kairi oraz postacie takie jak Donald, Król Mickey czy Goofy. W trakcie gry jesteśmy świadkami ostatecznego starcia pomiędzy światłem i mrokiem, uosabianym przez nową organizację Trzynastkę, na której czele stanął wskrzeszony mistrz Zinaroth. Jego celem jest odtworzenie legendarnego klucza i uzyskanie za jego pomocą dostępu do tytułowego Królestwa Serc. Podczas przygody odwiedzamy disneyowskie światy znane z poprzednich części cyklu, reprezentujące filmy takie jak Herkules, Śpiąca Królewna lub Piraci z Karaibów. Oczywiście przenosimy się także do zupełnie nowych miejsc, w których poznajemy wcześniej niewidzianych bohaterów z kinowych przebojów, takich jak Zaplątani, Toy Story, Wielka Szóstka, Potwory i Spółka czy Kraina Lodu. Produkcja modyfikuje system walki Hack and Slash, który jest znany z poprzednich odsłon serii. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Podczas zabawy eksplorujemy pokaźnych rozmiarów lokacje. Wiele z nich ma otwartą strukturę, zachęcającą do poszukiwania sekretów. Tytuł posiada także wiele rodzajów minigier, które dodatkowo urozmaicają zabawę. Możemy na przykład sortować warzywa z królikiem i kubusiem puchatkiem w stumilowym lesie, lub gotować ze szczurem Remim, znanym z filmu Ratatouille. Walczymy ze zróżnicowanymi przeciwnikami, zarówno tymi znanymi z poprzednich części, jak i zupełnie nowymi oponentami, dysponującymi unikalnymi atakami. Gracze muszą zmierzyć się też z wieloma potężnymi bossami, którzy tradycyjnie związani są z poszczególnymi światami odwiedzanymi przez Sorę. W zmaganiach wspiera nas maksymalnie 4 sojuszników, dysponujących własnymi zestawami unikalnych zdolności. Pierwsze 2 miejsca w drużynie zajmują na stałe Donald i Goofy. Pozostałe należą do postaci dołączających się w trakcie historii. W trakcie pojedynków z napotkanymi przeciwnikami możemy skakać, unikać ciosów, wykorzystywać magię oraz specjalne umiejętności. Zdolności są związane z poziomem doświadczenia Sory, a także z bronią, której używa w danej chwili. Pełniące rolę głównego oręża klucze transformują się w ogromne młoty, blastery i tym podobne. Podczas pojedynków możemy przyzywać na pole bitwy postaci Disneya, którzy mogą leczyć sojuszników lub ranić wrogów.
Deweloperzy współpracowali ściśle z animatorami, dźwiękowcami i filmowcami ze studiów Disney oraz Pixar, odtwarzając wiele scen oraz miejsc znanych ze srebrnego ekranu. Dzięki talentowi twórców gra posiada zarówno fotorealistyczną grafikę przedstawiającą uniwersum Piratów z Karaibów, jak i mocno stylizowane kreskówkowe światy. Na uwagę zasługuje także orkiestrowa ścieżka muzyczna skomponowana przez Yoko Shimomurę, weterankę branży od początku związaną z marką Kingdom Hearts. W grze usłyszymy także wielu znanych amerykańskich aktorów, w tym oryginalne głosy wielu filmowych postaci. Kingdom Hearts 3 korzysta z silnika Unreal Engine 4. Produkcja będzie miała swoją premierę 29 stycznia na Xbox One oraz PlayStation 4. Czas na najnowsze newsy z branży gier. W ubiegłym tygodniu Hideo Kojima odwiedził studio Remedy Entertainment, które aktualnie pracuje nad Control. Spotkanie postanowił podsumować Sam Lake, dyrektor kreatywny firmy, który nie ukrywał podziwu nad Japończykiem, a jednocześnie wspomniał o samym Death Stranding. Lake dodał, że tytuł Kojimy przekroczy granice. Według wielu informacji Death Stranding ma trafić na rynek jeszcze w tym roku, jednak wciąż czekamy na oficjalną wiadomość od Sony. Wsteczna kompatybilność Xboxa One wzbogaciła się o kolejne gry. Tym razem są to cztery odsłony kultowej strategii Command & Conquer. Od teraz, posiadając Command & Conquer 3 Wojnę o Tyberium, Gniew Kaina, Red Alert 3 i Red Alert 3 Wyzwanie Dowódcy, możecie odpalić je na Xboxie One i cieszyć się nimi na nowej konsoli. Anno 1800, które miało powalczyć o uwagę graczy pod koniec lutego, zostało przesunięte na kwiecień. Ubisoft ustalił nową datę premiery na 16 kwietnia tego roku. Dodatkowy czas studio Blue Byte poświęci na dopracowanie gry. Jeśli jednak nie jesteście w stanie wytrzymać, to możecie zapisać się do zamkniętej bety gry, którą zaplanowano od 31 stycznia do 4 lutego 2019 roku. Rejestracji możecie dokonać na oficjalnej stronie gry. Witajcie w strefie Indie, gdzie co tydzień będziemy prezentować Wam po jednej produkcji niezależnej. Dzisiaj rzucimy okiem na Halo Zero. Zobaczmy fragment rozgrywki. Rozgrywamy teraz drugą misję gry. Nasz transport uległ zniszczeniu, więc musimy znaleźć pojazd, dzięki któremu dostaniemy się do bazy. Możemy podejrzeć nasz cel misji po wciśnięciu klawisza Escape. W lewym górnym rogu widzimy nasz stan amunicji i ilość granatów, a prawy górny róg pokazuje nasz stan tarczy i zdrowia. W grze stawimy czoła dużej ilości wrogów, ale nie będziemy musieli martwić się o amunicję. Jeśli jednak się skończy, zawsze możemy podnieść broń obcych. Jeśli odniesiemy zbyt dużo obrażenia, musimy zaczekać na odnowienie tarczy, inaczej szybko zostaniemy pokonani. W grze siądziemy również za sterami kilku pojazdów znanych fanom Halo. Halo Zero jest dwuwymiarową side-scrollową strzelanką wyprodukowaną przez niezależne studio Doberman Software. Jest to tytuł fanowski stworzony przez ekipę niezwiązaną w żaden sposób z oficjalnymi produkcjami marki Halo, przez co przedstawiona w grze historia jest niekanoniczna. Fabuła Halo Zero rozgrywa się przed wydarzeniami z Halo Combat Evolved w trakcie bitwy o Reach. Gracze przejmują kontrolę nad Master Chiefem, który ponownie przebija się przez falę wrogów zwanych Covenantami. W walce pomogą nam rozmaite bronie i pojazdy znane z uniwersum Halo, takie jak Needler, karabin snajperski, pistolet plazmowy czy Energy Sword. Wsiądziemy również za kółko Warthoga. Mimo dużego arsenału, w walce wręcz głównie będziemy używać kolby broni. Czasami użycie takiego ataku jest silniejsze od posiadanej broni, więc często będziecie z niego korzystać. W szczególności jeśli na drodze staną wam przeciwnicy z tarczami. Fanom serii nie trzeba przedstawiać legendarnego pancerza, dzięki któremu nasza osłona się regeneruje, chroniąc nas przed obrażeniami. Jeśli jednak zdarzy nam się utracić pancerz i otrzymać obrażenia, możemy użyć apteczek, aby się uleczyć. Gra posiada tryb kampanii, jak i również multiplayer. Kampania dzieli się na 5 poziomów trudności. Easy, Normal, Heroic, Legendary i Mythic. Ten ostatni zostaje odblokowany po ukończeniu gry na wszystkich innych poziomach trudności. Niestety, grę można ukończyć łatwo i szybko w przeciągu godziny lub dwóch, nawet jeśli zdecydujemy się podjąć większe wyzwanie. Sterowanie jest banalne i da sobie z nim radę każdy niedzielny gracz. Do poruszania się używamy strzałek na klawiaturze, a rozglądamy się przy pomocy myszy. Lewy przycisk myszy odpowiada za strzał, a prawy za używanie granatów, których posiadamy dwa typy. Wybuchowy i przyczepny.
Funkcje takie jak walka wręcz, skok czy zmiana broni może zostać dopasowana pod gracza. Mapy do rozgrywki wieloosobowej były bazowane na już istniejących poziomach z oficjalnych części Halo. Dla przykładu Zanzibar czy Blood Gulch. Niestety tryb multiplayer od dawna nie działa z uwagi na wyłączone serwery. Produkcja posiadała również edytor poziomów, dzięki któremu gracze mogli tworzyć własne nieoficjalne kampanie. Halo Zero zostało wydane 12 grudnia 2005 roku na komputery osobiste. Przed nami sekcja Hidden Gem. Omówimy w niej gry mniej znane lub przyćmione sukcesem większych produkcji wydanych w tym samym czasie. W dzisiejszym Graminatorze rzucimy okiem na Penumbra Tech Demo. Zapraszam na gameplay. Penumbra Tech Demo to horror z elementami przygodowymi stworzony przez studio Frictional Games w celu zaprezentowania możliwości przełomowego wtedy silnika HPL Engine 1, który dzieli swoje inicjały z popularnym autorem powieści grozy Howardem Phillipsem Lovecraftem. Rozgrywka skupia się głównie na eksploracji i rozwiązywaniu zagadek. W demie gracz przejmuje kontrolę nad bezimiennym protagonistą, który w podziemnej bazie na Grenlandii poszukuje swojego zaginionego ojca. Dlaczego mówię w tej sekcji o Penumbrze? Przecież cała trylogia tej gry, a mianowicie Przebudzenie, Czarna Plaga i Rekwiem, była dobrze znana w naszym kraju i doczekała się nawet pełnego spolszczenia do każdej z części, prawda? Demo technologiczne Penumbry miało swoją premierę na rok przed Przebudzeniem. Mało osób zdaje sobie sprawę z istnienia tej małej prezentacji gry. Warto zwrócić uwagę na technologiczne demko, m.in. dlatego, że poruszamy się po lokacjach usuniętych z finalnej gry. Tak więc, czym wyróżnia się to demo na tle finalnych wersji? Początek gry jest zupełnie inny. Zaczynamy w podziemnej bazie zamiast w rozpadających się jaskiniach znanych z Przebudzenia. Zagadki również są pozmieniane, więc jeśli nie wiedzieliście wcześniej o tym demie, czeka was zupełnie nowe doświadczenie. Dobrze znany nam Filip jest w tej wersji gry bezimienny. Pojawiają się także różnice w interfejsie i niektórych mechanikach. W grze znajdziemy tylko jednego przeciwnika zwanego Roach. Przez większość gry uciekamy od potwora, ale znajdzie się również możliwość pokonania go w pewien sposób, jeśli zdecydujemy się na takie podejście. W planach były także przewidziane dwa inne potwory, nazywane wstępnie Hunter i Gag, ale zanim mogły zostać dokończone, jedyny pracownik odpowiedzialny za modele 3D opuścił studio Frictional Games. Dla ciekawskich, Gag pozostał tylko na szkicach koncepcyjnych, a jedyny ślad po nieużytym Hunterze kryje się za drzwiami zamkniętej łazienki. Wszystkie elementy znane z Przebudzenia są jak najbardziej obecne w demie, w szczególności fizyka reagująca na interakcje z obiektami, więc cała produkcja jest jak najbardziej grywalna, pomimo iż czasem możemy wpaść na drobne błędy. Niestety na kartach graficznych AMD mogą pojawić się problemy graficzne typu znikająca podłoga czy zgliczowane modele 3D. Zalecam pobranie wersji 1.1, jako że dodaje ona wsparcie dla większej ilości kart graficznych i naprawia kilka takich właśnie błędów. Gra wystarczy na jakieś 30-45 minut i możecie pobrać ją za darmo z oficjalnej strony studia Frictional Games. Penumbra Tech Demo ujrzało światło dzienne, a właściwie to noc polarną, 4 lipca 2006 roku na komputerach osobistych. Czas na retro, gdzie głównie przenosimy się do lat świetności DOS-a i pierwszych Windowsów. Zobaczmy fragment rozgrywki z Happy Land Adventures. Na dzień dobry, jesteśmy witani w krainie Happy Land. Niebieskie pola to miejsce, w którym zostawiamy Happylandersów, aby mogli odblokować nam wyjście. Celem gry jest ocalenie Happylandersów na każdym poziomie. Tutaj znajduje się wyjście. Nadal jest zablokowane, co oznacza, że musimy uratować większą ilość stworków. Ślimaki zadają nam obrażenia. Często musimy unikać przeciwników, aby móc przejść dalej lub zebrać specjalne bonusy. Stworki śledzą nasz każdy ruch, aby uniknąć niebezpieczeństwa. W
Wyjście z poziomu zostało właśnie otwarte. Happy Land Adventures to platformówka 2D stworzona przez Jonathana Pizza ze studia Freelance Design w ramach konkursu GameDevNet. Naszym bohaterem jest piesek, którego misją jest uratowanie małych stworzonek, Happylandersów, błąkających się po krainie zwanej Happy Land. Oprócz ratowania przyjaciół, główny bohater, jak na platformówkę przystało, zbiera najróżniejsze smakołyki i przedmioty, powiększając liczbę punktów oraz otrzymując specjalne zdolności, takie jak dodatkowe życie. Aby przejść do kolejnego poziomu, musimy uratować odpowiednią liczbę małych stworków. Jeśli jednak doprowadzimy wszystkie stworki do bezpiecznego miejsca, odblokujemy bonusowy poziom. Aby zebrać dane zwierzątko, wystarczy na nie wejść. W ten sposób gromadzimy grupkę śledzących nas stworków, powtarzających czynności bohatera. Warto jednak pamiętać, że wszystkich Happylandersów za jednym razem nie damy rady poprowadzić. Po część trzeba będzie wracać. Jeśli zgubimy się w magicznej krainie, możemy zasięgnąć porady wąsatego człowieka, który chętnie wskaże dalszą drogę. W trakcie gry musimy uważać na liczne pułapki oraz wrogów, których należy bezwzględnie omijać, ponieważ nasz pupil może łatwo odnieść obrażenia. Gra zawiera również dodatek świąteczny, więc jak przystało na bożonarodzeniową porę roku, przemierzane krainy pokryte są śniegiem i lodem, a rozgrywkę umilają kolędowe tony. Przeprawa nie jest trudna dla doświadczonych graczy, jednak ci młodsi, do których kierowana jest gra, z pewnością wyczują zabawę na swoim poziomie. Oryginalną wersję Happy Land Adventures trzeba niestety ukończyć za jednym razem, ponieważ gra nie posiada możliwości zapisu stanu rozgrywki. Wersja świąteczna natomiast, po zebraniu 5 świątecznych kul, podaje nam hasło, dzięki któremu możemy kontynuować grę. Głównym atutem tytułu jest edytor map, który pozwala stworzyć swoje własne plansze, a następnie złożyć z nich całą przygodę. W internecie dostępne są setki poziomów wykreowanych przez graczy, co pozwala nam rozegrać wiele innych leveli. Aby załadować niestandardowy poziom, musimy otworzyć plik o nazwie Loader, a następnie wybrać zestaw map w formacie pliku TXT. Następnie w grze wybieramy Custom Game i klikamy na Play. Po rozpoczęciu rozgrywki znajdziemy się na nowych mapach. Happy Land Adventures ukazało się 29 kwietnia 2000 roku. Za darmo na komputerach osobistych. To wszystko w tym odcinku Graminatora. Przypominam, że możecie zaproponować jakąś grę do programu lub podesłać gameplay, który moglibyśmy wykorzystać w trakcie omawiania danej produkcji. Zachęcam do wysyłania ich na adres e-mail widoczny u dołu ekranu. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia!